celu zmianę wizerunku gdyńskiego samorządu, funkcjonowania Gdyńskiej Rady Miasta, ponieważ mamy wrażenie, jako aktywna opozycja, że jest to w tej chwili demokracja taka jednego dnia. Czyli ona zaczyna się i kończy w dniu wyborów. Ta nasza gdyńska ofensywa ma na celu przełamanie właśnie tej sytuacji, o której mówiła przewodnicząca Stanolewicz, że podejście takie, że mieszkańcy raz na kadencję wybierają władzę, a potem już właściwie mają się słuchać i biernie akceptować to, co ta władza zadecyduje. Uważamy, zresztą to jest takie nowoczesne podejście do samorządu, że udział mieszkańców we współsprawowaniu, w partycypacji, jak to się tak fachowo mówi, powinien trwać przez całą kadencję. W różnych samorządach w Polsce wprowadzono różne instytucje, różne opcje dla obywateli, żeby właśnie tej partycypacji mogli uczestniczyć. No niestety Gdynia jest tu mocno zapóźniona. Tak? Znaczy jest wiele rozwiązań, których u nas albo w ogóle nie ma, albo one w praktyce nie funkcjonują i my te rozwiązania chcemy zaproponować. Podzieliliśmy te nasze propozycje na pięć głównych takich obszarów. To jest tak: budżet obywatelski, konsultacje społeczne, obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, funkcjonowanie Rady Miasta i funkcjonowanie Rad Dzielnic. Budżet obywatelski to jest koncepcja, w myśl której część wydatków budżetowych jest co roku determinowana i o niej decydują sami mieszkańcy w trybie pewnych konsultacji czy późniejszego referendum zatwierdzającego treść tych konsultacji. Pierwszym właściwie miastem w Polsce, które wprowadziło to na szeroką skalę, to jest Sopot. I tam to dobrze funkcjonuje, chcemy się wzorować na tych doświadczeniach. Również teraz dołączyła Łódź, w wielu innych miastach trwają prace nad tym rozwiązaniem. Chcemy zaproponować, tak jak mówiłem, rozwiązania wzorowane na sopockich, to znaczy rozdzielenie tego budżetu obywatelskiego na dwie części, dzielnicową, takich drobnych inwestycji dzielnicowych i ogólnomiejską. Mieszkańcy mogliby zgłaszać swoje pomysły, one byłyby opracowywane, wyceniane, a następnie właśnie w trybie referendum, głosowania decydowaliby, którym nadają najwyższy priorytet, które będą realizowane. Chcemy również wprowadzić, żeby ten budżet nie był fikcją, pewien jego minimalny poziom, to znaczy, że nie będzie wynosił mniej, taka nasza propozycja, niż 15% średnich wydatków majątkowych z poprzednich 3 lat. W budżecie na 2013 rok by to było około 30 milionów i to była minimalna wielkość, jaką należałoby na ten budżet obywatelski przeznaczyć. Wprowadzić możliwość zastosowania znanych w innych samorządach i na szczeblach władzy publicznej, instytucji, takich jak wysłuchanie publiczne, jak zobowiązanie prezydenta miasta do organizacji spotkań otwartych z mieszkańcami i radami dzielnic, a także możliwość korzystania z pomocy ekspertów społecznych przez Radę Miasta. Jeżeli chodzi o wysłuchanie publiczne, wzorujemy się na parlamentarnej instytucji wysłuchania publicznego i chcielibyśmy wprowadzić możliwość skierowania niektórych strategicznych i ważnych dla rozwoju miasta projektów uchwał pod wysłuchanie publiczne. Podczas takiego wysłuchania mieszkańcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych mogliby przekazać radnym swoje opinie na temat poszczególnych kwestii regulowanych przez te projekty uchwał. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę również na zbyt małą obecnie kontrolę obywatelską działalności organizacji pozarządowych. Mam sygnały od mieszkańców i wyborców, że niektóre organizacje społeczne, korzystając z pieniędzy miejskich, spotykając się nawet co tydzień w lokalu Centrum Organizacji Pozarządowych, spotykają się w tym samym nielicznym gronie i że są to spotkania towarzyskie przy kawie, herbacie, nie wnoszące nic praktycznie do życia samych tych organizacji i do tego, do czego zostały one powołane. Dlatego chcielibyśmy zaproponować wprowadzenie dziennika obrad organizacji pozarządowych, który byłby dostępny w Centrum Organizacji Pozarządowych, tak aby wszyscy mieszkańcy mogli zorientować się nie tylko, czym z zasady dana organizacja pozarządowa się zajmuje, ale także jak wygląda przebieg spotkań takich organizacji, realnie jak te organizacje pomagają społeczeństwu.
Jeżeli chodzi o zobowiązanie prezydenta do organizacji spotkań otwartych z mieszkańcami, należy zwrócić uwagę na fakt, że już od lat nie odbyło się żadne otwarte, większe spotkanie mieszkańców z prezydentem miasta, na którym każdy z obywateli i mieszkańców mógłby składać bezpośrednio swoje wnioski, wyrażać w sposób publiczny i otwarty opinie na temat funkcjonowania gdyńskiego samorządu. Takie bezpośrednie kontakty są bardzo istotne dla kształtowania polityki miasta, dla wskazywania nam radnym tego, czego oczekują od nas mieszkańcy, a także dla oddawania pod bezpośredni osąd obywateli działań władz miasta. Uchwała taka zobowiązywałaby prezydenta do organizacji takich spotkań w każdej dzielnicy miasta z mieszkańcami przynajmniej raz w trakcie kadencji, a także przedstawiania do wiadomości Radzie Miasta wniosków i działań podjętych po każdym takim spotkaniu. Jeżeli chodzi o możliwość korzystania z pomocy ekspertów społecznych przy Radzie Miasta, chcielibyśmy wprowadzić możliwość zgłaszania przez organizacje społeczne i samorządowe i pozarządowe ekspertów z dziedzin będących w obszarze zainteresowania działań Rady Miasta. Radni, a także kluby radnych mogłyby zasięgać opinii ekspertów przed głosowaniami i opiniowaniem projektów w komisjach, zapraszaniem tych ekspertów na obrady stosownych komisji, z możliwością udzielenia głosu im, a także sami eksperci z poszczególnych dziedzin, których dotyczą regulacje stanowione przez Radę Miasta, mogliby tworzyć opinie, które byłyby przekazywane nam, radnym, w trakcie prac nad danymi uchwałami. Wolna debata. No, obecnie jest tak, że każdy radny ma 5 minut na wypowiedź, 3 minuty na replikę i minutę na głos ad vocem, jeżeli został z nazwiska wywołany. I to oczywiście dobrze, że takie są postanowienia, które pozwalają nie rozwlekać dyskusji nad jakimiś mało istotnymi sprawami. Natomiast są sprawy istotne, powiedziałbym strategiczne dla miasta, których po prostu nie da się w takim rygorze wyczerpująco omówić. No chociażby budżet miasta. Budżet miasta to jest kilkaset stron. I samo przeczytanie wszystkich tytułów w budżecie już zajmie więcej czasu. Tymczasem nie ma opcji, żeby w sposób realny się właśnie podyskutować, zastanowić, przeprowadzić pewien namysł nad tym, co decyduje. W efekcie radni podejmują decyzje, kierując się często bardziej wytycznymi, klubowymi czy politycznymi, niż własnym oglądem sprawy. Proponujemy więc, aby wprowadzić opcję wolnej debaty, bez ograniczeń czasowych. Byłaby to opcja, która miałaby miejsce po przegłosowaniu wniosku formalnego w tej sprawie, z wyjątkiem dwóch dyskusji, w których wolna debata byłaby obowiązkowa, to jest nad budżetem miasta i nad absolutorium z wykonania budżetu miasta. Budżet miasta, absolutorium z wykonania z budżetu miasta, to jest omówienie całokształtu polityki samorządowej w danym roku i naprawdę warto na to poświęcić więcej niż 5 minut. Kolejna rzecz to uniemożliwienie blokowania rozpatrywania projektów. No niestety jest taka smutna praktyka w Gdyni, że część projektów powiedzmy niewygodnych czy niesprzyjających obecnie rządzącej większości nie jest w sposób normalny odrzucana, tylko w ogóle nie wchodzi pod obrady. Jest nie wpisywana do porządku obrad lub zdejmowana z porządku obrad. Uważamy, że oczywiście dobrym prawem większości w demokracji jest przyjmować lub odrzucać takie projekty, jakie uważa za słuszne, ale również ważnym prawem mniejszości, cieszącej się również znaczącym poparciem społecznym, jest to, żeby nawet projekty odrzucane były uczciwie omówione, żeby wnioskodawcy mogli przedstawić za i przeciw. Po trzecie, transmisja obrad Rady i dostępność nagrań dla mieszkańców. No to jest w dobie rozwoju mediów, internetu i współczesnej techniki jest to praktycznie bezkosztowe, a bardzo istotne dla mieszkańców, że mieszkaniec nawet po roku, po dwóch, kiedy dochodzi do tego, że jakaś konkretna decyzja władzy go dotyka, kiedy chciałby dowiedzieć się, kto tą decyzję przeforsował, kto za nią był, kto to spowodował, że mógł sobie wejść na portal miejski, otworzyć obrady Rady Miasta z danego dnia, sobie kliknąć obrady nad danym punktem i wysłuchać debaty, zobaczyć, jakie stanowisko prezentował. Będzie to również świetne narzędzie dla przedstawicieli mediów, żeby skontrolować to, co mówią lokalni politycy. Bardzo często, zwłaszcza przed wyborami, lokalni politycy mają różne deklaracje, deklarują poparcie dla takich czy innych inicjatyw i tu będzie można zweryfikować, tak? Kiedy ta inicjatywa na przykład była dyskutowana na Radzie Miasta rok czy dwa lata temu, to jak dany polityk się zachowywał, jakie stanowisko zajmował.
Kolejna sprawa to rejestracja głosowań. Obecne głosowania są teoretycznie jawne, ale w istocie są tajne. To znaczy już po głosowaniu nie sposób się dowiedzieć, kto jakie stanowisko zajął w danym głosowaniu, ponieważ odbywa się to przez podniesienie ręki i do protokołu jest wpisywana tylko liczba osób za i przeciw. Jest głosowanie imienne oczywiście, które polega na tym, że wyczytuje się z imienia i nazwiska danego radnego i on mówi, czy jest za, czy przeciw. Ono zasadniczo nie jest właściwie w ogóle stosowane. Więc tu wprowadziliśmy na wzór obrad Parlamentu Krajowego, czy wielu również innych samorządów, to żeby głosowanie jawne odbywało się za pomocą aparatury do głosowania. Także po każdym głosowaniu pozostałby wydruk, który również można by umieścić w internecie, kto, jaki radny, jak głosował nad daną uchwałą. To również w dzisiejszych czasach jest praktycznie bezkosztowe. Takie urządzenia są bardzo tanie. Właściwie to nie są urządzenia, tylko przystawki do zwykłego laptopa, komputera, za pomocą których można takie głosowania przeprowadzać i rejestrować. I ostatnia propozycja, zmniejszenie minimalnej wielkości klubów radnych. Swego czasu w Gdyni było 50 radnych i wówczas wielkość klubu to było 5 radnych. Potem na mocy ustawy została zmniejszona liczebność rad. W Gdyni ta liczebność zmalała z 50 do 28 radnych, ale nadal do utworzenia klubu potrzebne jest 5 radnych. Czyli obecnie to jest 18% składu rady. Dla porównania, gdyby takie były wymogi w Parlamencie RP, to do założenia klubu poselskiego było potrzebne 82 posłów. Czyli mielibyśmy obecnie klub PiS, PO, a reszta to byli posłowie niezrzeszeni. Natomiast regulamin Rady Miasta przy szereg uprawnień przyznaje tylko klubom radnych. Więc radni niebędący w klubie są pozbawieni możliwości choćby zgłoszenia projektu klubowego, poproszenia o przerwę, kilku innych możliwości, więc de facto ich możliwość pełnienia mandatu jest ograniczona. Uważam, że tak restrykcyjne ograniczenie jest niepotrzebne i za bardzo ogranicza właśnie prawa radnych. Tu proponujemy zmniejszenie tego do 3 radnych, to przy 28 radnych zasiadających w Radzie to jest odpowiednia wielkość. Chwilkę się wrócę do obszaru trzeciego, który jeszcze nie omówiliśmy, czyli odblokowanie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza obecnie istnieje w wielu samorządach, w Gdyni również została wprowadzona. Natomiast mamy wrażenie, że została wprowadzona tylko po to, żeby można było powiedzieć, że w Gdyni też taka instytucja jest. W praktyce ona nie funkcjonuje. Do tej pory obywatele zgłosili 3 projekty obywatelskich uchwał. Wszystkie 3 zostały nawet nie odrzucone, ale zablokowane kruczkami formalnymi. Łącznie z takim, że strony były spięte spinaczem, a powinny być szyte zszywaczem i z tego też powodu zablokowano pracę nad jednym z projektów. Uważamy, że nie powinien to być przepis martwy, że jeżeli widzimy, że teoretycznie ta instytucja istnieje, a mieszkańcy nie mogą z niej skutecznie skorzystać, to musimy ją zreformować tak, żeby skutecznie korzystać mogli, żeby obywatelskie inicjatywy uchwałodawcze były zgłaszane. Stąd szereg propozycji od akurat najprostszej, ale najmniej istotnej powiedziałbym, czyli zmniejszenia liczby wymaganych podpisów z 500 do 200, to przede wszystkim wprowadzenie zasady, że złożony projekt musi w przeciągu 3 miesięcy być wprowadzony pod obrady Rady Miasta. Nie można go w nieskończoność zdejmować z porządku obrad i nie zgłaszać do porządku obrad, tylko musi być uczciwie procedowany. Jak również możliwość dla wnioskodawców do odwołania się od decyzji przewodniczącego. Obecnie przewodniczący Rady Miasta sam uznaniowo decyduje, że na przykład projekt jest jego zdaniem formalnie błędny czy niezgodny z prawem. I nie ma dla wnioskodawców żadnej możliwości odwołania się od tej decyzji. Tak? Czyli de facto przewodniczący za Radę Miasta odrzuca projekt swoją arbitralną decyzją i nie można się od niej odwołać. Chcemy taką możliwość wprowadzić, jak również możliwość odwołania od negatywnej opinii. No to też się zdarzało, że pracujący w Urzędzie Miasta radca prawny decydował, wydawał opinię negatywną i mimo, że wnioskodawcy przez na przykład z niezależnej kancelarii przedstawili opinię pozytywną, że projekt jest zgodny z prawem, to i tak on nie był procedowany, nie był kierowany do dalszych prac. No i wreszcie piąty obszar, czyli zwiększenie uprawnień rad dzielnic. Moje doświadczenie, jeśli chodzi o korespondencję między radami dzielnic a Urzędem Miasta, jest na bardzo słabym, niskim poziomie. I to jest jeden z wielu punktów, który trzeba było poprawić, który w naszym projekcie jakby istnieje dosyć wyraźnie i będziemy nad tym pracowali, ażeby akurat to zmienić na pozytywnie. I Rady Dzielnic. Tu mamy 3 takie główne projekty. Po pierwsze wprowadzenie interpelacji dla Rad Dzielnic. Tak jak teraz radni miasta mają możliwość kierowania interpelacji do prezydenta i prezydent jest zobowiązany w określonym czasie udzielić odpowiedzi, co więcej ta interpelacja i odpowiedź są publiczne, to chcemy takie samo uprawnienie dać Radom Dzielnic.
żeby Rada Dzielnicy mogła podjąć uchwałę, że kieruje interpelację do prezydenta i wówczas ta interpelacja jest po pierwsze jawna i publiczna, po drugie jest zobowiązanie prezydenta do udzielenia odpowiedzi w określonym terminie. Danie takiego narzędzia Radom Dzielnic myślę, że nawet spowoduje, że nie będą musieli za często z niego korzystać. Bo kiedy w urzędzie zapanuje świadomość, że jeżeli jest jakiś wniosek, pismo, z czym zwraca się Rada Dzielnicy i to zostanie zignorowane czy zlekceważone, nie uzyska szybkiej odpowiedzi, no to Rada Dzielnicy ma tą opcję zgłoszenia interpelacji, która będzie publiczna i może tam urzędnikom trochę też nawet wstydu przynieść, że do tej pory sprawą się nie zajęli. No i w związku z tym zdecydowanie wzrośnie motywacja, żeby Rady Dzielnic traktować poważnie. Po drugie, a właściwie po pierwsze, zwiększenie środków dla Rad Dzielnic i to w dwóch obszarach. W ostatnim czasie Rady Dzielnic Gdyni dostały możliwość wskazywania priorytetów inwestycyjnych w pewnym zakresie. Zostało na to przeznaczone 20 milionów w skali 4 lat, rozłożone tak 1,199 milionów, czyli ale średnio jest to 5 milionów na rok. Ale nadal pozostały stosunkowo nawet bardzo niskie budżety samych Rad Dzielnic, których one same suwerennie decydują. My chcemy obydwa te pule środków zwiększyć, zagwarantować na te budżety Rad Dzielnic przynajmniej 1% wydatków bieżących miasta, tutaj średnia z ostatnich 3 lat by wchodziła w grę, a to tylko 1% ktoś by powiedział, a to już jest 4-5-krotny wzrost w stosunku do tego, co mamy teraz. W budżecie na 2013 rok Rady Dzielnic nas mają do podziału w skali całej Gdyni 1,8 mln złotych zaledwie, przy naszej propozycji byłoby to około 9 milionów. I w zakresie wskazywania priorytetów inwestycyjnych 15% wydatków majątkowych, czyli też 30 milionów. Zwracam Państwu uwagę, bo ktoś może powiedzieć, że mamy czasy kryzysowe, budżet jest niewielki, skąd wziąć na to środki? Otóż to nie są żadne dodatkowe środki, to nie jest żadne zwiększenie wydatków budżetowych, to jest tylko przekazanie kompetencji do decydowania o większej ich części z poziomu miasta, Urzędu Miasta i Rady Miasta na poziom Rad Dzielnic. O interpelacjach do Rad Dzielnic już mówiłem i wreszcie zobowiązanie prezydenta do okresowej informacji o inwestycjach dziejących się w dzielnicy. Znów praktyka wskazuje, że często jest coś takiego, że Rada Dzielnicy jest zupełnie zaskakiwana inwestycją, która ma miejsce na ich terenie. Przychodzą do nich mieszkańcy pytając, co się tam buduje, co się robi na tej czy innej drodze i Rada Dzielnicy nie może odpowiedzieć, bo nie ma żadnej informacji, co się dzieje. W skrajnych przypadkach takie pominięcie rozmów z Radą Dzielnic, to pominięcie tej możliwości zaczerpnięcia wiedzy ludzi żyjących w dzielnicy zakorzenionych powoduje, że ta inwestycja jest wykonywana nieracjonalnie. Wspomnieć chociażby tu słynny bruk na skrzyżowaniu ulicy Chyrońskiej i Północnej. I potem już po fakcie, kiedy dopiero ludzie zaczną protestować, trzeba tą inwestycję poprawiać, podnosić dodatkowe koszty. Chcemy zobowiązać prezydenta, żeby raz na pół roku wysyłał do każdej rady dzielnicy informacje o planowanych inwestycjach na terenie danej dzielnicy oraz o tych toczących się, kiedy one mają być zakończone, jak również, żeby informował o terminach odbioru inwestycji, tak żeby na taki odbiór również radni dzielnicowi mogli przyjść i wskazywać być może pewne mankamenty czy racjonalizacje, jakie widzą. Jerzy Barasiński, sekretarz Zarządu Terytorialnego Prawa i Sprawiedliwości w Gdyni. Chcę Państwu przedstawić proponowany kalendarz działań, które zaczęły się dzisiaj, którego jesteście Państwo świadkami. Jest to oczywiście konferencja i właśnie to czynimy. Od dnia dzisiejszego, a praktycznie od dnia 7 stycznia, nastąpi etap konsultacji projektu, założeń z organizacjami społecznymi i radami dzielnic z prośbą o opinię i poparcie tego projektu. Do końca marca mamy zamiar nawiązać ścisłą współpracę z wszystkimi organizacjami, które ten projekt będą popierały, które będą popierały ofensywę obywatelską w Gdyni. Do końca kwietnia natomiast napiszemy i przedstawimy ostateczne brzmienie projektów. Ile ich będzie, to życie pokaże, może ich będzie dużo, na pewno nie będzie to tylko jeden projekt. Od maja chcemy, ponieważ dzisiaj wychodzimy do Państwa, wyjdziemy również do gremiów rządzących, ale wyjdziemy także do społeczeństwa. W związku z powyższym od początku maja będziemy zbierali podpisy pod naszymi projektami. Oczywiście chodzi o poparcie tych projektów i będziemy również składali kolejne projekty, bo być może takie się pojawią w związku z tymi konsultacjami, które wcześniej będą miały miejsce. I taki jest póki co plan tego działania, a dalszy ciąg napisze życie. Od maja będziemy zbierać podpisy i sukcesywnie składać projekty uchwał.
ten pakiet merytoryczny, który tu zaprezentowaliśmy, obywatelskiej ofensywy, na pewno przełoży się na co najmniej 5 projektów uchwał w tych 5 obszarach. Być może zgłoszone w trakcie konsultacji nowe pomysły, czy wymogi pewnej techniki legislacyjnej spowodują, że trzeba będzie to rozpisać na większą liczbę uchwał. Każde to pod tymi uchwałami będziemy zbierać podpisy i zgłaszać je w trybie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej pod obrady Rady Miasta.